Asteroida wielkości wieżowca uderza w Ziemię. Wyobraźcie sobie taką sytuację. No właśnie, to jest katastrofa tunguska. Dzisiaj przedstawiam nieprawdopodobną historię, często zapomnianą katastrofy tunguskiej, a więc wielkie uderzenie asteroidy w Ziemię. No na no dobrą sprawę, ona się rozpadła już po powietrzu, tak? No bo wiadomo, że żeby asteroida doleciała do Ziemi, no to bardzo często też ulegnie spaleniu. Ale wyobraźcie sobie, tak? W kierunku Ziemi leci asteroida wielkości wieżowca. Nieprawdopodobna sytuacja, przecież to jest istny Armagedon. Dlatego dzisiaj przedstawiam historię katastrofy tunguskiej, która miała miejsce w 1908 roku. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam historię katastrofy tunguskiej a więc historię, gdzie asteroida uderzyła w Ziemię. Asteroida wielkości wieżowca. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie ukrywam, żeby tutaj posiłkował się informacjami, które zostały przedstawione na Wikipedii, tak? No bo nikt nie ma takiej pamięci encyklopedycznej, żeby zapamiętać wszystkie fakty. A myślę, że ta historia jest arcyciekawa. No właśnie, a katastrofa Tunguska to wydarzenie z 30 czerwca 1908 roku, które miało miejsce w Tajdze w środkowej Syberii nad rzeką Podkamienna Tunguska. Na północ od jeziora bajkał na obszarach, obszarach niezamieszkalnych. Zgodnie z najnowszymi z 2013 roku wynikami badań nastąpiła tam eksplozja, za którą odpowiedzialna była asteroida o wielkości wieżowca, poruszająca się z prędkością około 15 km na sekundę i która rozpadła się na części na wysokości około 10 km ponad powierzchnią. No, to jest rzecz nieprawdopodobna, tak, czyli asteroida, tak wielka zmierza ku ziemi. Część ulegnie samospaleniu, część po prostu rozbija się na mniejsze kawałki i następnie wielkie uderzenie, wielkie boom w Ziemię. No i jeśli chodzi o historię tej właśnie asteroidy, tej eksplozji. Eksplozja, do której wówczas doszło, powaliła drzewa w promieniu 40 km, widziana była w promieniu 650 km, słyszana w promieniu 1000 km. Wyobraźcie sobie, jaki to jest zakres praktycznie tutaj działania, tak? 40 km powaliła drzewa, to gdybyśmy dzisiaj chcieli po prostu nawet sprzęt użyć drwali, to ile by im to czasu zajęło, tak? A tutaj w ciągu jednej chwili, w ciągu jednej, jednego momentu. Natomiast zaś niezwykle silny wstrząs zarejestrowały wówczas sejsmografy na całej Ziemi, a wreszcie dzięki szczególnemu położeniu słońca w okresie przesilenia letniego, wskutek odbijania światła przez pył będący efektem eksplozji, w wielu europejskich miastach zaobserwowano zjawisko białej nocy. Uderzenie było tak silne, że ówczesne rosyjskie magnetometry Pokazywały w jego rejonie drugi biegun północny, to już jest w ogóle po prostu, tak? Czyli tak uderzenie mocne, że faktycznie pokazy, pokazywał drugi biegun północny, no to już się po prostu kompletnie tym, temu, ten, ten, ten sprzęt kompletnie pomylił, tak? Jakby tutaj rejestrację tych częstotliwości. Jest wiele niejasności dotyczących tej katastrofy, które nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Wciąż do końca. Nie wiadomo co wywołało tak potężny wybuch. Niektóre źródła podają, że było to ciało niebieskie, które leciało z prędkością około 1 trzecia kilometra na sekundę z południowego wschodu w kierunku północno-zachodnim i eksplodowało w odległości 65 km na zachód ówczesnej faktorii Vanavara na wysokości kilku kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Inną niewyjaśnioną zagadką są różne relacje świadków z rejonu rzeki Angara oraz rejonu rzeki Dolna Tunguska. Relacje te mówią między m.in. o różnych kierunkach przemieszczania się obiektu oraz o różnym czasie, w którym obiekt został zaobserwowany. Świadkowie z okolic Angary mówią o wczesnym ranku nie, Dolnej Tunguski o popołudniu. Kolejną tajemnicę stanowi fakt istnienia trzech wywałów drzew na terenie katastrofy, co także zdaje się potwierdzać, iż katastrofa tunguska nie była dziełem jednego obiektu. obiektu te mogły mieć do 50 metrów średnicy. Czyli w sumie. Te drzewa zostały powalone w promieniu 40 km, ale ta asteroida rozpadła się w przestrzeni powietrznej, prawdopodobnie na trzy takie duże kawałki, i po prostu z każdych z tych kawałków miał promień działania na kilkadziesiąt kilometrów. Tak, no to gdybyśmy my byli po pobliżu takiej sytuacji, tak, nawet tam kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca zdarzenia, to byśmy powiedzieli, że to jest jakiś atak rakietowy, tak zmasowany na lot. W grudniu 2016 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 30 czerwca Międzynarodowym Dniem Planetoid z intencją upowszechnienia świadomości zagrożeń, jakie mogą stanowić zderzenia obiektów bliskich, z ziemi, bliskich ziemi z naszą planetą. No, bo to cały czas praktycznie nam grozi, tak? W każdej chwili może planeta, planetoida uderzyć, czy asteroida uderzyć w Ziemię. To nie jest powiedziane, że to nigdy nie nastąpi. No i badanie zjawiska. Brak bezpośredniej obserwacji katastrofy tunguski spowodował powstanie wielu mniej lub bardziej prawdopodobnych hipotez, mających wyjaśnić przyczynę owego fenomenu. Aby położyć kres różnym teoriom i bezpodstawnym domniemaniom, w 1927 roku, a więc dopiero po 19 latach, po wybuchu sowieckie środowisko akademickie postanowiło wysłać pierwszą poważną ekspedycję naukową w rejon podkamiennej tunguski. Badania zostały przeprowadzone przez Leonida Kulika z Rosyjskiej Akademii Nauk. Po odnalezieniu w archiwalnej gazecie wiadomości o wydarzeniu, uczony ów wyraził przypuszczenie, iż na obszar Syberii spadł gigantyczny meteoryt zbudowany z żelaza i niklu. Chcąc znaleźć dowody na poparcie tej tezy, Kulik długie lata prowadził badania w strefie torfowisk na górze Stojkowicz. Poszukiwania ekspedycji Kulika zakończyły się niepowodzeniem. Nie znaleziono żadnych pozostałości meteorytu lub krateru uderzeniowego. Zawdzięczamy jej jednak sporą ilość materiału fotograficznego demonstrującego kreoba stajgi po katastrofie. Zdanie czechosłowackiego astronoma Lubora Kresaka, czechosłowieckiego, tak podaje Wikipedia, który wyraził swoją opinię na temat ekspedycji w 1978 roku, stanowi to dowód, iż, na, iż przyczyną katastrofy tunguskiej był meteoroid który był oderwany, oderwany e, fragmentem komety Enskiego. Stanowisko to odbiło się szerokim, niespodziewanym echem w światowych mediach, co spowodowało kolejną falę polemiki na temat możliwych przyczyn katastrofy. Jedni twierdzili, że w rejon podkamiennej Tunguski spadła skala asteroida, inni przychylają się do koncepcji eks, eksplodującego w powietrzu meteoroidu radioaktywnej komety bądź też eksplozji bagiennego gazu. Żadna z tych hipotez nie brała jednak pod uwagę anomalii, z jakimi w obszarze tagi zetknęła się ekspedycja kulika i późniejsze. Wzrost na terenie katastrofy zdeformowanych drzew oraz odnalezieniu kulek szkła o średnicy 1 mm przypominających tektyty. No i w latach 73 do 79 na obszarze obiektu objętym wybuchem, przeprowadzono badania, na podstawie których wysunięto dwie hipotezy. Pierwsza zakłada, że w atmosferę ziemską wleciał meteoroid lub mała asteroida, druga była to kometa. Obie opierają się na wynikach badań próbek torfu pobranego z pokładów pochodzących z 1908 roku, w który znaleziono co najmniej 7 substancji kosmicznych, w szczególności izotow węgla 14C radioaktywną formę węgla powstającą w atmosferze pod wpływem uderzeń promieni kosmicznych. Profesor Nikolaj, Nikolaj Wasilew, członek Akademii Nauk Medycznych Związku Radzieckiego, w 79 roku stwierdził, że sprawcą wybuchu Tunguskiego było ciało niebieskie zbliżone do komety. Z kolei w 1984 roku dwaj rodziccy geofizycy Wiktor Żurawiew i Aleksiej Dimitriew wysunęli hipotezę, hipotezę, że był to plazmoid, który oderwał się od Słońca. No i jest też hipoteza, hmm, praktycznie tutaj, tak, hmm, hipoteza Korlewicza. W 1990 roku w rejon katastrofy udała się ekspedycja naukowa składająca się z badaczy rosyjskich, bułgarskich, francuskich i szwedzkich oraz Chorwata Ko Korada Korlewicza. Ten ostatni po 10 dniach pobierania próbek ziemi oznajmił, że, wy, oznajmił ż, że wyrobił e, sobie pogląd na przyczynę i przebieg katastrofy tunguskiej. Zdaniem Korlewicza wybuch spowodowany został zderzeniem Ziemi z meteorytem o wielkości porównywalnej z drapaczem chmur 20 sekund po eksplozji na niewielkiej wysokości powstał grzyb rozżarzonej pary wodnej o temperaturze 15 tysięcy stopni Celsjusza. Wyobrażacie sobie 15 stopni Celsjusza, 15 000 stopni Celsjusza, który ugotował całą strefę uderzenia. Popu popiół i piasek stopiły się, tworząc tektyty, szklane kuleczki odnalezione przez ekspedycję Kulika. Według chorwackiego uczonego powstała fala uderzeniowa rozchodziła się równolegle do powierzchni ziemi, co wyjaśnia dlaczego zniszczenia lasów na powierzchni 2150 km2 miały nieregularny kształt, który widziany z góry przypominał motyla. Kolewicz wyjaśnił również nietypowy kształt drzewa, jakie rosną do dnia dzisiejszego w rejonie podkamiennej Tunguski miałoby to być wynikiem opaleń powstałych wskutek pożarów, jakie miały miejsce po opadku meteorytu. No i też jest tutaj kwestia jeziora Czeko. W czerwcu 2007 roku Luca Gasperini i Giuseppe Longo Dwóch naukowców z Uniwersytetu Bolońskiego oświadczyło, że odnalazło krater powstały w wyniku uderzenia dużego meteorytu lub fragmentu komety w powierzchni Ziemi. Według nich kraterem uderzeniowym jest jezioro Czeko znajdujące się 8 km na północny zachód od wyznaczonego dotychczas epicentrum, a więc w kierunku zgodnym ze znaniem świadków zdarzenia oraz kierunku załamania drzew. Jezioro owalnym kształtem odróżnia się od pozostałych zbiorników w okolicy, a na jego dnie włoscy badacze natrafili na odłamki skalne lub sprasowane osady denne, będące prawdopodobnie pozostałościami meteorytu. Zbiornik nie jest zaznaczony na żadnej z map obszaru sprzed 1929 roku. Odkrycie Włochów skrytykował dr Collins z Londynu. Stwierdził, iż niecka zbiornika nie ma cech charakterystycznych dla krateru południowego, a w jego pobliżu rosną ponad stuletnie drzewa. No wiadomo, tak, co naukowiec to praktycznie inne zdanie. W każdym razie ciekawa sprawa, a więc, że tak wielki, praktycznie asteroid uderzył w ziemię wielkości drapacza, chmur, no nieprawdopodobna sytuacja. Jestem ciekaw, co na Wy na ten temat, sądzicie, co na ten temat myślicie. Jakie jest Wasze zdanie właśnie w tej sprawie. Piszcie w komentarzach to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki Asłanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.